No był szok. Ja wracałam w ogóle z jakichś tam urodzin, dzień w sobotę. No, też była 11 w nocy, mieszkałam na Śródleciu, na ulicy Mieszka I, więc musiałam o tramwaju przejść całe osiedle. I tak się bałam. Zrobiła się jakaś fatalna pogoda, sypał śnieg, zimno. Nagle patrzę się, idą jakieś trójki, czwórki milicjantów. Ja mówię, co tu się coś stało? Ale fajnie, bo się czułam bezpiecznie. Oczywiście oni mnie minęli, nikt mnie nie zaczepił. Weszłam do tego mojego akademika, wtedy mieszkałam w akademiku. No i poszłam spać. Rano nie można było włączyć telewizora, no to wszystkie już tutaj, wszyscy o tym wiedzą. Telefony, mieliśmy takie telefony, centrala była wewnętrzna, były nieczynne, w niedzielę nigdy nie były czynne, ale ktoś do mnie zapukał i mówi, słuchaj, mam jakiś stan wojenny, jaki stan wojenny? Włącz telewizor, posłuchaj Jaruzelskiego. O 11 godzinie w pobliskim kościele, któryśmy budowali sami, miała być msza, która otwierała dolną kryptę i właśnie biskup Bednosz ciągle mówił o tym kościele podziemnym, co mi tak się kojarzyło, że już od dzisiaj będziemy mieli tylko podziemny kościół. On to mówił o budynku, a ja odbieram to jako właśnie coś, no, że nam zabronią chodzić do kościoła. Na portiernie, bo tam na tym akademiku była portiernia, powiedziano mi tylko, że tutaj w nocy była milicja, były jakieś służby bezpieczeństwa. W akademiku miała swój pokój pani profesor Irena Bajerowa. Wtedy prorektor uczelni przy Augustie Hełkowskim, że ją szukano, ale ona była w Krakowie. Ale zabrano tylko pana Bogdana Kopańskiego. Byłam wtedy zaskoczona, bo ja myślałam z tego wypowiedzi Jaruzelskiego, że oni tylko zaaresztują komisję krajową, że tych małych nie ruszą, a czy nagle okazało, że wszystkich. Następnego dnia poszliśmy do pracy, do instytutu. Się dowiedziałam, że profesor August Hełkowski został internowany, Jan Jelonek, z mojego zakładu, Adaś Kasprzyk. To były trzy osoby z zakładu, który liczył 21 czy dwie osoby. To było dużo, to była duża strata. Że właśnie zabrano Kopańskiego, że panią Bajerową zabrano z Krakowa, bo tam pojechali po nią. To był czarny poniedziałek dla nas, bo tak najbliżsi. I taka niepewność, co będzie z nami dalej. Ale próbowaliśmy. Znaczy dużo osób. W sumie taką listę nawet mam, przechowuję. Ponad 120 osób było internowanych w różnym czasie, ja mówię łącznie do 85 roku, łącznie ze studentami. To była chyba najwyższa grupa, znaczy największa grupa ludzi, która i najwyższa cena, którąśmy zapłacili za to, że śmieliśmy być przez te kilkanaście miesięcy wolnymi. Nie wolno nam było się spotykać, przychodzić do pracy, ale naprawdę instytutu nie zamknięto. W związku z tym myśmy przychodzili codziennie, przyjeżdżali.